Odnowili. Dużo powiedziane. W 2010 roku rozpoczął się generalny remont dworca. Mimo wielu protestów i kontrowersji z tym związanych, rozpoczął się remont, który spowodował olbrzymi chaos komunikacyjny, zarówno na samym dworcu, jak i wśród pasażerów. To był duży problem, ponieważ pasażerowie nie wiedzieli, o której godzinie odjeżdża ich pociąg, z którego peronu. Z piątego peronu. Nie wiedzieli właśnie, skąd nawet te informacje mają czerpać, ponieważ jedyne informacje o odjeździe pociągu to było usłyszeć przez megafony. Może będę to trzymać. Przez megafony na... Albo nie. Już nie wiem. Jeżeli ktoś mnie nie słyszy, to ja powtórzę później w kuluarach. Przez megafony przy wejściu od strony placu Andrzeja. Także cała ta sytuacja, wszystko, co się stało wtedy na dworcu, cały ten plan remontu nie uwzględnił pasażerów. Pojawił się duży problem, że ktoś zapomniał o najważniejszych użytkownikach dworca, o ludziach, którzy korzystają z tego dworca, którzy chcą dojechać na czas do domu. I tak 5 listopada 2010 roku, około godziny 15, był to piątek, wtedy zaczynał się największy ruch na dworcu w Katowicach. Na tym dworcu pojawiła się grupa informatyków. I wbrew pozorom, we wszelkiej opinii o informatykach, oni wcale nie przyjechali tam programować. Uzbrojeni w odpowiednio przygotowane wcześniej transparenty, wydrukowane rozkłady jazdy, zaczęli kierować ruchem na dworcu. Kierowali podróżnych na właściwe perony, wskazywali drogę, rozmawiali też z nimi, ponieważ to też była część całej akcji. To zainteresowało zarówno podróżnych, jak i trochę zaskoczyło osoby, które zajmowały się wtedy dworcem, jak również wzbudziło dużą uwagę mediów. I dlaczego ci ludzie tam byli? I na pewno Państwo myślą, że to jest jakiś absurd. Dlaczego informatycy nie siedzieli wtedy bezpiecznie przy swoich komputerach, tylko sterowali ruchem na dworcu w Katowicach? I zanim odpowiem na to nurtujące na pewno Państwa pytanie, chciałbym, żebyśmy popatrzyli na całe to zjawisko troszeczkę szerzej. Popatrzyli na to zjawisko z perspektywy produktu i projektanta. Niezależnie co jest produktem naszej pracy, czy jest to aplikacja mobilna, czy jest to strona internetowa, czy jest to na przykład wieszak, tudzież dworzec PKP, niezależnie co projektujemy, w momencie kiedy jesteśmy skupieni tylko na produkcie naszej pracy, a marginalizujemy tych, dla których ten nasz produkt będzie użyteczny, bardzo łatwo możemy doprowadzić do sytuacji, oczywiście tak metaforycznie mówię, do sytuacji, jaka miała miejsce na dworcu w Katowicach w 2010 roku. W momencie, kiedy obiektem naszego zainteresowania stanie się człowiek, nie produkt, kiedy pomyślimy o produkcie jako o narzędziu, które jest dla kogoś, pomaga realizować użytkownikom jego cele, realizuje, spełnia jakieś jego potrzeby, umieścimy tego użytkownika i ten produkt w jakimś odpowiednim kontekście, wtedy możemy tworzyć produkty, tworzyć przestrzeń publiczną, która ma zupełnie inną jakość, dużo wyższą jakość niż w momencie, kiedy jesteśmy tylko skupieni na tym naszym dziele, pomijając tego, kto będzie z tego korzystał, pomijając jego emocje, jego doświadczenie, pomijając całą interakcję. Użyteczność jest wszędzie istotna tam, gdzie jest człowiek. Niezależnie z jakiej branży się wywodzimy, czy jesteśmy informatykami, tak jak w moim przypadku, czy jesteśmy architektami, czy urbanistami. Wszędzie, czy tworzymy różnego rodzaju inne produkty. Wszędzie tam, gdzie są ludzie, wszędzie tam, gdzie się pojawia jakakolwiek interakcja, to użyteczność jest bardzo istotną charakterystyką jakości. Użyteczność często bywa niewidzialna w momencie, kiedy coś jest dobrze zaprojektowane. Wtedy nie myślimy w ogóle, jak to działa, czy to jest użyteczne. W momencie, kiedy się pojawiają problemy, wtedy dostrzegamy brak użyteczności. Wtedy ta brak użyteczności staje się widzialny. Także teraz już, nie trzymając dużej Państwa w niepewności, odpowiem, co robili tam informatycy. Był to taki symboliczny, w pewien sposób metaforyczny happening, który zorganizowaliśmy właśnie żeby w ramach obchodów Światowego Dnia Użyteczności na Śląsku w 2010 roku. Miało to wzbudzić
taką szerszą dyskusję i zainteresowanie osób, które były wtedy na dworcu, zainteresowanie mediów. Światowy Dzień Użyteczności jest to inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2005 roku w Stanach przez Usability Professionals Association. Ideą tego dnia jest promowanie idei użyteczności, rozmowa na jej temat, pokazywanie dobrych praktyk projektowych, mówienie, że użyteczność jest bardzo istotnym elementem naszego życia, naszej interakcji. A wydarzenie zyskało taką popularność, że od roku 2005 do teraz jest różnego rodzaju obchody tego święta są organizowane w ponad 40 krajach na świecie. W Polsce od kilku lat w Wrocławiu, od 3 lat na Śląsku, w Warszawie, w Trójmieście. W tym roku również w Krakowie będzie jedna edycja World Disability Day. Gdy po raz pierwszy usłyszałem o tej inicjatywie, było to w maju 2010 roku, niezwłocznie pobiegłem do moich znajomych z pracy i powiedziałem: słuchajcie, jest świetny pomysł, zróbmy Światowy Dzień Użyteczności na Śląsku. Spotkaliśmy się i zaczęliśmy dyskutować, co tak naprawdę chcemy zrobić. Z jednej strony doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zrobić konferencję, zapraszać najlepszych prelegentów, żeby konferencja miała wysoką wartość merytoryczną, żeby ten event był darmowy, dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych użytecznością, projektowaniem, również bez względu na dziedzinę. Mimo że jesteśmy trochę tam skupieni wokół IT, zależało nam na tworzeniu konferencji multidyscyplinarnej. Chcieliśmy, żeby to stało się platformą wymiany wiedzy pomiędzy ekspertami i osobami, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w projektowaniu. No i co roku konferencja ma swój temat przewodni, także zależy nam na spójności z tematem. Z drugiej strony chcieliśmy robić coś więcej, popularyzować ideę użyteczności. Chcieliśmy wychodzić do ludzi, chcieliśmy poprzez te nasze działania pokazywać dobre praktyki projektowe i zwracać uwagę całego otoczenia, które mogło tylko o tym usłyszeć, że użyteczność ma znaczenie. Chcieliśmy wprowadzać zmiany, nie tylko mówić o zmianach. Chcieliśmy działać nieszablonowo, organizując różnego rodzaju akcje, które nie do końca mogło się wydawać na pierwszy rzut oka, że to są domeną ludzi po informatyce. Także happening na dworcu to była jedna mała akcja. Nasze główne działania, tak jak już powiedziałem, to była konferencja. Dopiero zorganizowaliśmy dwie konferencje w 2010 roku w Gliwicach. Konferencja dotyczyła użyteczności w komunikacji. W 2011 projektowania dla społecznej przemiany, także podczas tych dwóch eventów udało nam się przeprowadzić prawie 30 wykładów, warsztatów dla kilkuset osób. W tym roku, za miesiąc już będzie trzecia edycja, będziemy dyskutować o użyteczności systemów finansowych, a jest to temat, który dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Po raz pierwszy będziemy mieć też gości z zagranicy na tej konferencji. Teraz parę słów jeszcze o tym, co robiliśmy oprócz tego, że miesiącami przygotowujemy konferencję. W zeszłym roku udało nam się Halę Kapelusz w Chorzowie. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Halę Kapelusz i WPKiW. Tak, mam dwie osoby. Także tą wielką halę udało nam się zamienić na olbrzymie centrum użyteczności, w którym odbywały się równolegle warsztaty, wykłady, był też performance artystyczny, zatrudniliśmy się w aktorów, angażując uczestników konferencji, odegraliśmy spektakl. To jest dużo by opowiadać, więc może później opowiem najwyżej. Zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny ogólnopolski dotyczący, poprosiliśmy ludzi, żeby pokazywali różnego rodzaju absurdy związane z ich przestrzeni, w przestrzeni, w jakiej się znajdują. Także fotografowali, wysyłali do nas różnego rodzaju obiekty. Jak widać, tego jest, to są zdjęcia akurat finałowe. Jak widać, takich zjawisk jest bardzo, bardzo dużo. Chcieliśmy zachęcić ludzi do partycypacji społecznej i zachęcić ich do tego, żeby wskazywali dokładne miejsca, gdzie się pojawiają problemy. Także zrobiliśmy taką małą akcję społeczną, nieużytecznie, podczas której ludzie tagowali na mapie razem ze zdjęciami, z opisami różnego rodzaju miejsca w przestrzeni publicznej, które ich zdaniem należałoby zmienić, przeprojektować, przemyśleć. A też, żeby dojść do jakiegoś szerszego grona osób, no to dogadaliśmy się z Dziennikiem Zachodnim, żeby napisali troszeczkę o naszej akcji,
i o użyteczności na pierwszej stronie dziennika, chyba to jest na skalę Polski pierwsza taka akcja, ale zachęcam do kolejnych, żeby pisać o użyteczności na pierwszej stronie. No i tak trochę dla żartu, trochę żeby pokazać, że ta mały błąd człowieka może dużo zmienić. Odbiliśmy w odbiciem lustrzanym okładkę na ostatniej stronie, także nagle mały błąd i wszystko, co jest dla nas zrozumiałe, staje się zupełnie nieczytelne. A w tym roku w ramach naszych takich działań społecznych prowadzimy od kilku miesięcy badania, których celem jest szersza dyskusja na temat e-wykluczenia i w ogóle problemów osób starszych, czy korzystanie z technologii i z nowoczesnych narzędzi. Tutaj jako wolontariusze przy współpracy z Polską Cyfrową Równych Szans prowadzimy różnego rodzaju zajęcia dla osób starszych oraz razem z nimi, angażując w proces projektowy, staramy się przygotować prototyp narzędzia, które byłoby później za darmo dostępne dla wszystkich i uczyło osoby starsze korzystania z nowoczesnej techniki i zacierało tą różnicę pomiędzy pokoleniami. No i na koniec chciałem tylko powiedzieć, że w ogóle się bardzo cieszę, że na sali tutaj siedzą nasi obecni prelegenci z poprzedniej edycji i obecni prelegenci i osoby, które organizują, bo to jest, chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy od 3 lat wierzą, że ta idea jest słuszna i się bardzo, bardzo mocno angażują. To jest kilkaset osób obecnie, które jakiś tam swój mały lub duży udział miały w przygotowaniach tej imprezy. I jeżeli tak naprawdę zależy nam na jakiejś idei i naprawdę w coś wierzymy, to nie ograniczajmy się tylko do słów. Jeżeli naprawdę chcemy coś zmieniać, nie mówmy o zmianie, ale z tą zmianą się stańmy. Dziękuję.